Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat to jest takie, czy platformy społecznościowe, to jest wydawnictwo książkowe albo gazeta, czy raczej bardziej jakaś kampania telefoniczna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No i ta demonetyzacja, no to teraz sądy amerykańskie się za to biorą, no i w zasadzie mówią, jeżeli platforma społecznościowa demonetyzuje, czyli w zasadzie nie daje reklam, z których i tak zabiera 60% pieniędzy, to YouTube zabiera, to nie są duże pieniądze. Na moim kanale, no to jest kwestia 40-50 centów dziennie. To są wszystkie pieniądze, które te 2000 filmików generują. No ale to jest jakiś taki miękki bat. To jest jakiś taki miękki bat. Jeżeli coś się nie podoba firmie tej, na której to jest wszystko publikowane, no to to w zasadzie demonetyzują, no i to jest taki wskaźnik, co trzeba robić. Tam dużo jest najróżniejszych poradników, jak roztropniej mówić i jak wybierać tematy, żeby one nie były usuwane. No giełda papierów wartościowych, no to zareagowała właśnie dużo na te wszystkie platformy, te akcje pospadały, słusznie zresztą, no ale jeszcze dodatkowa sprawa, no to zostali kopnięci w tyłek przez sądy, no bo pierwsza poprawka do konstytucji mówi o wolności słowa. No i teraz była taka sytuacja, kiedy w Teksasie piąty okręgowy sąd odwoławczy decyduje o tym, czy wszystkie te platformy społecznościowe mogą wprowadzać cenzurę, czy nie mogą wprowadzać. No, walka o to, czy Stany same w sobie mogą cokolwiek podskakiwać, no to ta sprawa pójdzie do Sądu Najwyższego, czyli federalnego, na poziomie federalnym w Waszyngtonie, bo Teksas się za to wziął, no i Floryda się wzięła również za to w 11. sądzie okręgowym odwoławczym o te prawa, że platformy społecznościowe cenzurują. No, platformy społecznościowe, no, walczą i w zasadzie mówią, że one chcą mieć takie konstytucyjne wyjaśnienie, co mogą zrobić, czego nie mogą zrobić. No, oni tłumaczą, że jako prywatna firma mogą usuwać w ramach edytowania, czyli przygotowywania do publikacji tego, co im się nie podoba. No i mają te prawo również wolności wypowiedzi. Oni też mogą się wywiadać na temat, czy reagować na to, co inni mówią. No, mówią, że oni mają prawo do wolności wypowiedzi przez usuwanie cudzej wypowiedzi. No i teraz takie pytanie stawiają, czy Stany mogą im cokolwiek sugerować, czy rozkazywać, co mogą, czego nie mogą robić. Ten piąty okręgowy sąd odwoławczy w Teksasie, no to napisał taką 10-stronicową opinię, no i tam w zasadzie napisał, że to, co każdy normalny człowiek wie, no to sędzia powiedział, że nie można blokować wypowiedzi tylko dlatego, że ktoś ma jakiś tam światopogląd. No jest światopogląd, jaki jest, taki jest, no i dlatego nie można być usuniętym z Twittera, czy z YouTube'a, czy gdziekolwiek indziej, jeżeli ktoś jakoś się wypowiada sceptycznie na jakikolwiek temat, czy na temat szczepionek, czy na temat
temat zmian klimatycznych. Każdy ma prawo powiedzieć swoją mądrość albo swoją głupotę. No, na tym polega wolność wypowiedzi, że każda głupota czy każda mądrość ma prawo się pojawić. No i w demokracji głupota nie znajdzie poparcia, no a mądrość znajdzie poparcia w społeczeństwie. No i to jest bardzo proste do wyważenia i do zrozumienia. No oczywiście Chińczycy, komuniści i tak dalej, no to zaczynają mówić, że pewne opinie są niebezpieczne. No ale to od paru tysięcy lat tłumaczą, że pewne opinie są niebezpieczne dla króla, dla księcia. Przez ostatnie 100 lat, no to są niektóre opinie są bardzo niebezpieczne dla partii komunistycznej. No i właśnie w komunizmie chińskim to widać. No i teraz w komunizmie amerykańskim również widać. Parę miesięcy temu debile z Partii Demokratów wymyślili, że będzie ministerstwo cenzurowania. No, śmiech na sali, no ale to jest strona 66 z książki Orwella rok 1984. No, prawo oczywiście tam ma pewne ograniczenia, co można powiedzieć, co nie można powiedzieć. No, nie można podburzać, nie można nawoływać do zabijania, nie można nawoływać do przemocy, tego rodzaju rzeczy. No, pornografia też jest pod to podłączona, także jak są jakieś tam paragrafy, gdzie kogoś można skazać za przestępstwo, no to tam troszeczkę jest inaczej. No, nawoływanie, no to jest dosyć szerokie pojęcie, no ale no są pewne ograniczenia, można dyskutować, czy ważne, czy nieważne. No i co teraz ci ludzie, którzy byli demonetyzowani, czy usuwani? No każdy tam teoretycznie mogą skarżyć, ale to nikt nie zaskarży. Mój kanał był w sumie 4 czy 5 filmików zostało usuniętych. Kanał był demonetyzowany 3 razy. Raz to na 9 miesięcy. Wszystkie filmiki, które w zasadzie są puszczane, no to w pewnym momencie, tak pół roku temu, to 50 filmików na 50 było demonetyzowane i później tak 47 po ręcznym sprawdzeniu wracało do monetyzacji. Teraz ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie, no to mniej więcej 8 na 10 filmików jest demonetyzowane. No, tak jak wspominałem, to nie są duże pieniądze, no, ale cała ta przyjemność jest to, że ci kretyni po prostu tam ręcznie weryfikują i wprowadzają. No tyle tylko, że już wtedy nie ma obiegu. Nie ma obiegu. Ciekawe jest to, że powiedzmy polska platforma BanBy, no niedługo będę miał 1000 subskrybentów, także zachęcam wszystkich do subskrybowania, do popierania tego kanału. Idzie to w dobrym kierunku. Cała redakcja, widzę, pracuje, sporo mają ludzi współpracujących, także coś takiego jest potrzebne. No, na razie mój kanał jest na dwóch platformach. No ale można ich zaskarżyć, ale nic się tam im nie podskoczy, no ale jakoś Sąd Najwyższy jednak zaczyna przypominać, że jednak nie mogą tego robić, to co robią do tej pory. Teksas nie chce w zasadzie regulować. Znaczy Teksas nie chce regulować wolności wypowiedzi, tylko chce regulować to, co te kompanie mogą robić w tym, co mają przedstawione, że mają robić. Tak? No i to jest ta podstawowa sprawa, że nie mogą dyskryminować na podstawie tego, co im się tam wydaje. No to wszystko robią w interesie dobra publicznego. No i tych ludzi, którzy w sumie publikują. No i to podchodzi właśnie pod biznes kompanii telefonicznej. No to wszystko się zaczęło sto kilkadziesiąt lat temu, dlatego, że
że w 1896 roku Western Union, to, czyli taka największa kompania telegraficzna, oni odmawiali wysyłania tych tekstów w poprzek Ameryki. Ludzi, którzy należeli do Associated Press, bo to była to konkurencja, no i wtedy właśnie Kongres i Sąd Najwyższy powiedział, że nie mogą, jeżeli ktoś przyjdzie na stację telegraficzną i powie, chce wysłać to, no to muszą przyjąć, nie mogą zażądać 5 razy więcej opłaty za to samo, bo oni są, firma telegraficzna to jest tylko po to, żeby dostać zestaw słów, no i te słowa mają być przez te linie telegraficzne przesłane gdzieś tam bez żadnej dyskryminacji, czy rozróżniania, czy dzielenia. No i Sąd Najwyższy właśnie w Ameryce mówi, że to jest po prostu na tej zasadzie. W zeszłym roku sędzia Clarence Thomas właśnie z Sądu Najwyższego, no to właśnie tłumaczył, że historia amerykańska, no i historia angielska pokazuje, że ludzie, że to jest po prostu jak przesyłanie listu. Tam ktoś, kto przewozi ten list, no to nie ma prawa zaglądać, co tam jest w tym liście i nie może stawiać żadnych tam restrykcji do tego, co ludzie mogą mówić, czy nie mogą mówić. No w tym 5. Okręgowym Sądzie Odwoławczym, no to oni się powoływali na taką sytuację, kiedy był prywatny takie mall, czyli takie wielkie hale handlowe, no i tam przychodziła pewna organizacja, która rozdawała jakieś tam pamflety na prywatnym terenie, no i w zasadzie, no to ci ludzie, którzy przynosili te ulotki, te pamflety, no to dostali prawo rozdawania tego, pomimo wszystko, że to był prywatna posesja, prywatny biznes, no i to, że stan nie mógł w to ingerować. Następna taka sytuacja, czy prawna, na którą się sąd powoływał, no to była sytuacja z 2006 roku. Na paru z tych lewackich komunistycznych koledzy, uniwersytetów, banda komunistów w zasadzie zaskarżyła amerykańskie prawo federalne, które mówi, że pieniądze, podatki federalne nie będą przekazywane dla tych szkół, gdzie w zasadzie rekrutacja żołnierzy do wojska federalnego jest zabroniona albo nie jest tak samo traktowana jak ludzie, którzy rekrutują do innych biznesów. No i właśnie zostało ustanowione, że szkoła nie ma prawa właśnie skarżyć tych ludzi, żeby przychodzili i rekrutowali do normalnego, legalnego wojska federalnego. Także to są ciekawe historie, ciekawe przypadki i to wszystko jest nieustannie wałkowane. Na YouTube, Tumblery, inne Twittery robią to, co chcą. Te media społecznościowe, platformy społecznościowe dla odmiany argumentują, że w 1974 roku, no to na Florydzie to była taka sytuacja, że Sąd Najwyższy powiedział, że Floryda nie może nakazywać gazecie, żeby publikowała opinii przeciwnika politycznego. O co to chodziło, że powiedzmy, jeżeli jeden polityk przyszedł i w gazecie opublikował coś, no to Floryda powiedziała, jeżeli opublikowaliście tego człowieka, no to musicie opublikować
tego polityka. No i Sąd Najwyższy powiedział, że to nie może być w ten sposób. No, wszystko się sprowadza do tego, że platformy społecznościowe, no to chcą mieć to wszystko w dwie strony. Z jednej strony, no to chcą być kompanią publikującą, kompanią, która ma kontrolę nad tym, co ludzie im publikują i mogą to przefiltrować, poszatkować, puścić albo nie puścić, a z drugiej strony nie chcą być odpowiedzialni, no bo z reguły gazety, czy tam telewizja, czy prasa, no to może być oskarżona o zniesławienie. No i tego w zasadzie platformy publiczne, społecznościowe nie chcą, żeby być właśnie oskarżani, tak, że oni się ustawiają na lewo i na prawo. Oni chcą cenzurować wolność wypowiedzi, no ale nie chcą brać na siebie tych legalnej odpowiedzialności. No, wszystko w sumie idzie w dobrym kierunku. Teksas, konserwatywny Teksas i Floryda również konserwatywna, no znajdzie dobre rozwiązania na te cenzurowanie, na te kompanie, które w zasadzie zostały przesiągnięte komunistami, zostały przesiągnięte lewakami i cała ta jedynie słuszna linia partii komunistycznej jest pchana na potęgę, no ale to się zmieni, bo nadchodzą wybory. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie ludzi, którym możecie wierzyć. Cokolwiek tam jest, gdziekolwiek nie mieszkacie, no to widzicie, jeżeli popatrzycie na tych polityków, zagłębicie się, no to z reguły ci postępowi lewacy, no to jest banda oszołomów. Oni doprowadzają do tego, że Ameryka zamieni się w smród, brud i ubóstwo. No, Detroit, Chicago, Filadelfia, bardzo, bardzo dużo miast prowadzonych przez komunistów, no to jest po prostu makabra, to jest makabra centrum. No przedmieścia to są inne, ale miasto tam, gdzie są urzędnicy, tam gdzie są ludzie na tym garnuszku państwowym, po prostu no, komuniści doprowadzili do ruiny Amerykę. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, kogo wybraliście. Mam nadzieję, że macie jakieś pieniądze na giełdzie, także widzicie, że ten wasz Dow Jones spadł 15-20% przez ostatni rok. Mam nadzieję, że chodzicie do sklepów, to widzicie, że płacicie dwa razy więcej za jedzenie. Mam nadzieję, że kupujecie benzynę, płacicie prawie dwa razy więcej. Mam nadzieję, że obserwujecie nieruchomości. Też wszystko po prostu szaleje, no oprocentowanie na pożyczki jest nieprawdopodobne. Także to wszystko jest przez to, że głosowaliście na Wenezuelę, głosowaliście na Bidena, no i chyba wiedzieliście, czego się spodziewać. No, marzyliście, że to się nie stanie, ale jak się głosuje na Wenezuelę, to Wenezuela nadchodzi. Zdrowia dla normalnych.